Kilka dni temu dostałem dość trudnego maila, z którym zupełnie się nie zgadzam. Maila, który wywołał we mnie ogromny gniew i złość. I w przypływie takiego mojego szału chciałem od razu usiąść i napisać swoją odpowiedź, co myślę o danym człowieku, że to jest nie tak, że się z tym nie zgadzam i tak dalej. Jest taka zasada, którą warto stosować, że jak dostajemy takiego maila, jakąś taką wiadomość, na którą mamy odpowiedzieć, to potrzeba co najmniej 2 dni, żeby opadły emocje, żebyśmy mogli wtedy na trzeźwo, na spokojnie zareagować i odpisać. Muszę powiedzieć, że te 2 dni minęły, trzeba by było już coś odpisać, ja ciągle nie mam rozwiązania. I do tego jeszcze trafił mi się taki biblijny tekst. Posłuchajcie. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Muszę się wam przyznać, że jak przeczytałem ten tekst, no to pomyślałem, że chyba coś jest ze mną nie tak. Dlaczego? Dlatego, że no jak mam być przyobleczony w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, jak się po prostu zdenerwowałem na tego człowieka, na treść tego maila i nawet nie uspokaja mnie to jezioro, a ten tekst wyprowadza mnie z równowagi. To są takie moje szczere odczucia i pomyślałem sobie, że nie jest łatwo, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo i zacząłem trochę też szukać innych tłumaczeń. Trochę patrzyłem w komentarze i znalazłem w jednym z tłumaczeń, że jest napisane zamiast tego przyoblekania się, przyjmijcie postawę. I tutaj pomyślałem, że no właśnie, jak tą postawę przyjąć? Czy jesteśmy w ogóle, czy umiemy w ogóle taką postawę przyjąć? Czy jesteśmy zdolni do tego? Otóż sami na pewno nie, przynajmniej ja mówię za siebie. Nie jestem w stanie. Ale jest ktoś, jest to Jezus przez Ducha Świętego, który może nas zmieniać i uzdalniać do tego, żebyśmy właśnie taką postawę przyjmowali, żebyśmy przyjmowali Jego postawę, szukali w Słowie, jak Jezus by się zachował, jak Jezus by zareagował. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne. Musimy się o to modlić i jest to wyzwanie nie tylko dla niechrześcijan, bo być może myślimy sobie, że to jest zarezerwowane całe to mówienie dla tych, którzy tak nie robią, nie żyją z Bogiem. Ale to jest chyba przede wszystkim do nas, ludzi wierzących. Bo często właśnie nie jesteśmy takimi, jakimi by chciał Pan Jezus. Dlatego idę się pomodlić, czytam jeszcze ten tekst i idę odpisać na tego nieszczęsnego maila.